Jasna Śnieżka. 26 lat tradycji wyścigu, który stał się niemal kultowy w środowisku. Trasa wyścigu biegnie z centrum Karpacza na najwyższy szczyt Sudetów. 13 km non-stop pod górę. 1000 metrów przewyższenia. Prawie pionowa ściana przed samą linią finiszu. Taki jest uphill race. Wyścig dla mocarzy. Słuchajcie, świetna pogoda, bo nie ma upału tak jak wczoraj. Wczoraj zrobiliśmy 50 km tutaj po terenie, a dzisiaj jest fantastycznie, bo nie będzie się kurzyło i można naprawdę fajnie sobie wjechać na śnieżkę. Dzisiaj pogoda, jak to się mówi, kolarska dla wytrwałych, ale na śnieżce podobne warunki jak na dole, czyli około 10-12 stopni, się piący deszcz i wszystko w chmurach, więc ledwo będzie widać zawodników tam wjeżdżających. Mam nadzieję, że to się trochę rozpogodzi i że się uda zakończyć ten wyścig przy słonecznej atmosferze. Bardzo ciekawy rower. On się kompletnie różni od tych, które znamy. To niech pan mi trochę o nim opowie. To są rowery fatbajki. Ich pierwotne przeznaczenie to był śnieg, piasek, natomiast w tej chwili on się adaptuje z powodzeniem jako rower całoroczny, zwłaszcza jeżeli ma przednie zawieszenie amortyzowane, tu akurat jest dzisiaj na śnieżkę ze sztywnym zawieszeniem, ale zjazdy nim i przyjemność frajda jest nieporównywalna. Z tym, że trzeba takim rowerem trochę pojeździć, żeby docenić jego walory w stosunku do takiego tradycyjnego roweru górskiego. Myślę, że trzeba mieć dobrą kondycję, żeby wjechać, tak? Tutaj jest limit czasowy do 3 godzin, także zdaję sobie sprawę, że jest wielka i olbrzymia frajda dla ludzi, którzy przyjechali spędzić miło weekend, pomęczyć się, a zarówno mówię miło spędzić. Tutaj jeżeli chodzi o poziom organizacyjny, on jest bardzo wysoko oceniany. Skala trudności, jeżeli chodzi o te zawody, jest też bardzo wysoka. A to zawsze zawodników przyciąga, myślę, że z całego świata. Mgliste szare przedpołudnie. Zawodnicy nie lubią takiej pogody. Zwłaszcza, że kamienista trasa wjazdu staje się bardzo śliska. Im wyżej, tym lepsza widoczność i mniej deszczu. Peleton uphillu zaraz po starcie rozciągnął się i podzielił na małe grupki. Każdy z 350 uczestników miał inny pomysł i inną taktykę pokonania trasy. Jesteśmy na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Są ograniczenia co do limitu uczestników. To też powoduje pewną kultowość tej imprezy, tego wyścigu. Myślę, że wyścig na śnieżkę w Karpaczu to jest też taka wizytówka Karpacza. To jest takie miasto aktywności. Wczoraj tu byli biegacze, biegali na tą śnieżkę trzykrotnie w tym ultra najdłuższym dystansie. I myślę, że położenie tego miasta u podnóża śnieżki najwyższej góry Karkonosza, ale też Sudetów, powoduje, że to jest taka magiczna góra. Zresztą na tyle, co się orientuje, chyba najwyższa w Polsce, na którą się da wjechać rowerem, wjechać bez wnoszenia go na plecach, a na pewno najwyższy szczyt Czechów, bo też startują Czesi i dla nich jest to no, szczyt Czechów. Także myślę, że to ta kultowość wynika również z tego, bo organizowaliśmy kiedyś uphille na mniejsze różne góry i one nie cieszyły się takim powodzeniem, nie były takie kultowe. Odpowiedni rytm, wybieranie właściwej drogi między nierównościami terenu i mozolna wspinaczka, kilometr po kilometrze.
daleko. Piękna panorama Sudetów, wyłaniających się raz po raz za deszczowych chmur. I dwóch pierwszych kolarzy, którzy na ostatnich metrach na końcowym podjeździe zafundowali kibicom finisz, jakiego nie powstydziliby się najlepsi sprinterzy. Naprawdę był ciężki wyścig. Warunki też nie sprzyjały, momentami widoczność naprawdę na 2 metry. Generalnie jechało mi się dobrze, chociaż miałem moment kryzysu, kiedy Rafał Alfimowicz przyspieszył, ale widzę, że chyba przesadził, bo już go nie ma. Potem doszedłem kolegę, jechaliśmy długo razem, no i mniej więcej kilometr przed metą odskoczyłem, no ale tym razem ja trochę przydobrzyłem, no i jak było widać, przed samą metą prawie mnie dogonił, ale na szczęście podjazd nie był jeszcze 100 metrów dłuższy i udało się dowieść przewagę. Bardzo fajna walka. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało, bo to też jest ważne, żeby kibice coś z tego mieli. Ten wyścig to jest cały czas pod górę. Są tam takie momenty, kiedy można chwilkę odpocząć? No właśnie ciekawe, bo wyścig uphill, rejs Śnieżka, to niby wyścig, który polega tylko i wyłącznie na podjeżdżaniu, a prędkość maksymalna około 50 km na godzinę w dwóch miejscach. Także są miejsca, gdzie naprawdę mocno się trzeba trzymać kierownicy też. To jest twój najlepszy rezultat, jeśli chodzi o ten wyścig? To nie jest mój najlepszy czas, ale udało mi się powtórzyć drugie miejsce, tak jak w zeszłym roku. Także cieszę się, że udało się wjechać na podium. Panie wspinały się na Śnieżkę o wiele bardziej dostojnie niż mężczyźni, ale równie szybko. Wyścig bardzo, bardzo wyczerpujący. To mój powrót po 10 latach na Śnieżkę. Jestem szczęśliwa, że udało się wszystko podjechać chyba w nie najgorszym czasie. O, wracając do kamery i do mikrofonu, cieszę się ogromnie, że wygrałam, bo właśnie się dowiedziałam, że wygrałam dzisiejszy wyścig. Będę tu zawsze, bo to jest wyjątkowy wyścig, to jest jedyna szansa, żeby tutaj wjechać, a no jest przepięknie, po prostu jak byliśmy koło Domu Śląskiego, to przez moment się wydawało, że wszystkie chmury uciekną i wyjdzie piękne słoneczko, były takie widoki przez pewien okres czasu, no to jest magia gór po prostu. To jest ciężki wyścig, ja już tu wjeżdżam po raz 19 i za każdym razem jak wjadę, a w moim wieku to jest, mam 62 lata, to jest naprawdę no nie lada wyczyn. Ja mówię wjechać, bo nie wprowadzić rower, to jest wjazd na Śnieżkę. Z chwilą kiedy zacznę wprowadzać rowery, to już nie będę startował i zawsze kiedy wjadę, to po prostu ten okrzyk radości, że kolejny rok wjechałem. Ile pan ma wiosen? 66 biegnie. Myślę, że jestem najstarszy tutaj w tym towarzystwie, ale jakoś udało mi się przyjechać jeszcze tak na moją miarę. Jak to jest z tym? Nie ma z tego odwrotu. Właśnie prosiliśmy prezesa, żeby za 4 lata otworzył kategorię M7.
to jest powyżej 70 roku życia. Obiecał, że jak będzie nas pięciu, będzie taka kategoria. Uphill Race 2016 przeszedł do historii. Wśród mężczyzn zwyciężył Bartłomiej Iwański przed Łukaszem Derheldem i Tomaszem Dygaczem. Najlepszą z pań była Magdalena Wojtyła, druga na mecie Julita Fira, trzecia Dorota Szyn. Wielu ludzi tutaj było po raz pierwszy w ogóle w życiu byli na Śnieżce niektórzy. Niektórzy twierdzili, że w ogóle są rowerem po raz pierwszy, nawet na wycieczkach pieszych też to nie zdarzało im się zdobywać tej góry, więc wielkie gratulacje dla nich wszystkich, szczególnie dla tych z samego końca, bo to dla nich chyba największy wysiłek. Sponsorem programu jest gmina Karpacz. www.karpacz.pl